W tym odcinku nie zajmiemy się całą metrologią, tylko jej skromnym wycinkiem. Do nagrania tego filmu skłoniły mnie komentarze widzów innych kanałów, w których zdarzały się kpiny z pomiaru prądu metodą techniczną. Widać nie każdy rozumie, że takie pomiary są możliwe. Zaś ostatnie zdarzenie u mojego pracodawcy, gdzie kierowca ciężarówki chciał wzywać policję, bo waga pomyliła się o 60 kg, czyli w zakresie dopuszczalnego błędu potwierdzonego świadectwem wzorcowania przypieczętowało decyzję o nakręceniu filmu o podstawach pomiarów elektrycznych. Film ten jest dla widzów zainteresowany. Tematem, reszta bowiem będzie się nudzić. Zacznijmy więc od definicji. Metrologia to nauka o pomiarach, a metrologia elektryczna zajmuje się pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Jakie to wielkości nieelektryczne można mierzyć metodami elektrycznymi? Przykładem jest wspomniana już nieautomatyczna waga najazdowa, gdzie przetworniki tensometryczne zamieniają nacisk na rezystancję, a dalej metodą techniczną dokonuje się niezbędnych pomiarów wagi. Pomiar jest to doświadczenie fizyczne którego celem jest wyznaczenie wartości wielkości mierzonych. Metrologia jest miarą postępu technicznego, a jej celem jest skrócenie czasu pomiaru i zwiększenie dokładności. Do wykonania pomiaru potrzebne są niezbędne narzędzia, czyli wzorce i przyrządy pomiarowe. Pomiary możemy podzielić na kilka kategorii, ale najważniejsze to pomiary ze względu na sposób pomiaru, czyli bezpośredni, np. pomiar prądu za pomocą amperomierza i pośrednie, czyli pomiar prądu za pomocą woltomierza i rezystora włączonego w mierzony obwód. Dalej pomiary dzielimy ze względu na dokładność precyzyjny, czyli wykonany miernikami laboratoryjnymi o klasie nie większej jak 50 technicznymi, czyli miernikami w klasie od 1 do 5 i orientacyjny w klasie powyżej 5. Na koniec możemy jeszcze wyróżnić sposób odczytu mierzonych wielkości. W miernikach wskazówkowych będzie to odczyt odchyłowy i zerowy, a w cyfrowych odczyt liczb z ekranu. Trzeba dodać, że mierniki analogowe mogą występować ze wzmacniaczem, jak i bez. Czyli sam ustrój pomiarowy. Wspomniałem o klasie mierników. Nim jednak powiem, co to jest, trzeba przyswoić sobie choćby ogólne wiadomości na temat błędów pomiarowych i niepewności pomiaru. Każdy pomiar jest obarczony błędem, który może składać się z błędu paralaksy w miernikach wskazówkowych, błędu digitalizacji w miernikach cyfrowych i błędu pomiaru związanego z miernikiem, czyli jego klasą. Te błędy tworzą w sumie błąd graniczny. Błędy związane z miernikiem to uchyb bezwzględny i względny. Najprościej mówiąc, uchyb bezwzględny jest to różnica wartości rzeczywistej i mierzonej. Natomiast uchyb względny jest to iloraz uchybu bezwzględnego do wartości rzeczywistej. Uchyb względny procentowy dotyczy klasy miernika i jest wynikiem iloczynu uchybu względnego i 100%. Który z uchybów najbardziej obrazuje błąd pomiaru? Jest to uchyb względny, ponieważ zależy od wartości mierzonej. Przyczynami błędów są klasa miernika, wpływ temperatury otoczenia, rozstawienie przyrządów, czyli wzajemne interferencje i pola magnetyczne oraz nieuwaga operatora. Dobór złej klasy, dobór złego zakresu pomiarowego, zła skala miernika. I tutaj wam powiem, że w miernikach zakres dobiera się tak, aby wychylenie wskazówki miernika było większe jak 30% skali. Dotyczy się to także mierników cyfrowych, wskazanie winno być większe jak 30% zakresu pomiarowego. Mamy jeszcze czynniki przypadkowe wpływające na dokładność pomiaru i żeby je wyeliminować wykonujemy serię pomiarów i wyciągamy średnią. A co gdy jeden z pomiarów wyraźnie odbiega od pozostałych wartości? Traktujemy go jako omyłkę i nie bierzemy pod uwagę. Stała jeszcze niepewność pomiaru. Z tym pojęciem spotkałem się dopiero podczas sprowadzania akredytacji do laboratorium pomiarowego, w którym pracowałem. Wzorcowałem analizatory spalin według normy ISO 17.025, bowiem nasze laboratorium uzyskiwało akredytację PCA, a laboratorium pracujące według tych wytycznych było konieczne do sprzedaży i serwisu przenośnych referencyjnych analizatorów spalin w podczerwieni. Co to takiego? No to takie urządzenie, którym WIOŚ wykonuje kontrolę emisji i wykorzystuje właśnie takie przenośne urządzenie. Niepewność pomiaru jest więc określeniem bazującym na rachunku prawdopodobieństwa które mówi nam, że każdy pomiar jest obarczony błędem. Rachunek prawdopodobieństwa jest konieczny do teorii niepewności, która oznacza parametr związany z wartościami serii pomiaru danej wielkości fizycznej w stałych warunkach, które możemy przypisać wartości mierzonej i charakteryzujący ich rozrzut w przedziale, wewnątrz którego można w zadawalającym prawdopodobieństwem umieścić wartość wielkości mierzonej. Nie jest to takie skomplikowane. Musimy po prostu z tej definicji wiedzieć, że każdy pomiar jest obarczony błędem. Znając już te pojęcia, możemy sobie omówić klasy mierników. Polska norma PN łamane przez E-06501 mówi, że każdy miernik musi należeć do jakiejś klasy. Klasa określa zasadnicze cechy miernika, np. długość skali, ale przede wszystkim jego dokładność. Innymi słowy, klasa to największy błąd względny wyrażony w procentach. Możecie spojrzeć na tabelę uchybów związanych z klasą miernika. Miernik zachowuje swoją klasę w normalnych warunkach użytkowania, które które uwzględniają temperaturę, zapylenie, Pozycję pracy, wilgotność i tak dalej. Klasa dotyczy działek oznaczonych i tylko dla tych działek się ją bada. W miernika cyfrowych są to ustalone wartości. Jeśli miernik wypadnie z klasy, należy mu zmienić klasę lub opracować tabelę poprawek. Po co nam to wiedzieć? Wiedza o niedokładności miernika pozwoli nam szybciej ustalić np. napięcie na wyjściu wzmacniacza. Dobór zakresu pomiarowego pozwoli uniknąć błędów. No i wiemy, że sam miernik może tę samą wartość zmierzyć z z różnymi wskazaniami. W laboratorium pomiarowym stosuje się wzorce potrzebne do sprawdzenia miernika przed pomiarami w warunkach warsztatowych, no nie używamy wzorców, jak na przykład ogniwo Weston'a czy nasycone ogniwo kadmowe, żeby upewnić się, że nasz miernik nie wypadł z klasy. Niemniej warto wiedzieć, że mierniki od czasu do czasu można wzorcować i warto wzorcować. Impedancja wyjściowa miernika ma znaczenie, gdy w mierzonym układzie jest ona porównywalna lub taka sama jeśli mierzymy napięcie na bazie tranzystora miernikiem 20 kΩ na V, to błędy wskazań mogą być bardzo duże. Jeśli ustawimy taki miernik na zakres 15 V, to mamy impedancję wejściową równą 300 kg i w ten sposób możemy wpłynąć na punkt pracy naszego tranzystora. Nie sposób omówić wszystkich niezbędnych rzeczy w krótkim filmie, żeby nie zanudzić widza, więc pominiemy sobie opis ustroju miernika magnetoelektrycznego i elektromagnetycznego, bowiem wypierane są przez mierniki cyfrowe. Trzeba powiedzieć, co to jest ten błąd digitalizacji. Na pewno zauważyliście sytuację, gdy wasz miernik nie może się zdecydować, czy wyświetlić na końcu, Wskazania dwójkę lub trójkę. Mamy tu właśnie do czynienia z błędem digitalizacji, czyli zaokrągleniem wartości mierzonej w górę lub w dół do rozdzielczości wskazań miernika. Mierzona wartość po uwzględnieniu jego niedokładności może być interpretowana przez miernik jako jedna z dwóch. Waga samochodowa, o której już mówiłem, najmniejszą działkę, czyli wskazanie ma 20 kg. Jeśli położymy na wazę wiadro z 10 litrami wody, waga może wskazywać 0 lub 20 kg. Pomijam tutaj błąd względny wagi. Oba wyniki będą poprawne. I to nie jest paradoks, tylko błąd digitalizacji. Jeśli postawilibyśmy 15 litrów wody, waga powinna wskazać 20 kg. W miennikach cyfrowych zapisuje się błędy pomiarowe w taki sposób. Błąd pomiarowy to jest plus minus 1,5% plus 5 jest przykład. Oznacza to, że miernik ma tolerancję wskazań plus minus 1,5% plus 5 cyfr najmniej znaczących wyświetlanych na cyfrowym wyświetlaczu. Ta piątka to parametr określający najmniejszy kwant wielkości mierzonej. Związane jest to z rozdzielczością przetwornika analog cyfra w mierniku. Czasem może się okazać, że pomiar napięcia sieciowego miernikiem cyfrowym na zakresie 750 V plus minus 1,2% plus 3 jest obarczony większym błędem niż analogowy wybiernikiem klasy 2,5, który jest teoretycznie gorszy. W czym to może nam pomóc? Pomiary, które dokonujemy, zawsze są obarczone błędem. Instrukcje serwisowe podają nam napięcia z pewną tolerancją. Jeśli więc mamy ustawiony wzmacniacz na pewnych wartościach, to zanim nie zaczniemy kręcić potencjometrami nastawnymi, obliczmy sobie z jaką dokładnością podaje nam napięcie nasz miernik. Jeśli błąd jest w granicach tolerancji, zostawmy PL-ki w spokoju. W końcu producent ma wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, którego dane są czasem podawane w instrukcji serwisowej, na przykład. Pomiarów dokonano woltomierzem rampowym o impedancji wejściowej 2 MΩ i klasy 1. Pominę mierniki analogowe i ich budowę, żeby krótko omówić sposoby pomiarów. Do pomiaru napięcia stosuje się woltomierze, które dobiera się ze względu na wielkość wartości mierzonej, czyli zakres i rodzaj prądu, stały lub zmienny. No może nie rodzaj prądu, a kształt napięcia. Ważne jest to, żeby rezystancja wewnętrzna woltomierza była większa jak mierzonego źródła. Czyli mamy tutaj dobór woltomierza ze względu na pobór mocy. Siłę elektromotoryczną możemy mierzyć bezpośrednio lub pośrednio za pomocą przekładników i dzielników rezystancyjnych i pojemnościowych. Z reguły na warsztacie będziemy mierzyć napięcia do 1000 V, więc zajmiemy się metodą bezpośrednią. Woltomierz podłączamy do obwodu równolegle. Gdy rezystancja wewnętrzna jest mała, to siłę elektromotoryczną na tym źródle możemy bezpośrednio mierzyć woltomierzem, bo spadek napięcia na źródle jest pomijalnie mały. Co to jest opór wewnętrzny źródła? Już kiedyś tłumaczyłem, ale opór wewnętrzny miernika to rezystancja cewek miernika i rezystancji dodatkowej rozszerzającej zakres pomiarowy. A w miernikach cyfrowych jest to rezystancja dzielnika, z którego sygnał jest pobierany do przetwornika analogowo-cyfrowego. Z reguły jest podany w danych technicznych miernika np. 2000 ohmów na volt. Na różnych zakresach jest różny i zależny od wartości oporu dodatkowego. Gdy rezystancja wewnętrzna źródła jest duża, to mierzymy napięcie, a nie siłę elektromotoryczną. Żeby wyznaczyć siłę elektromotoryczną, liczymy ją z przekształconego wzoru, który teraz widzicie. Żeby zmierzyć wyższe napięcie stosuje się rozszerzenie zakresu pomiarowego dzielnikami z rezystorów. Przyda się to Wam, gdy będziecie chcieli wbudować w Wasz zasilacz miernik tablicowy. Te wzory pochodzą z książki pana Leonarda Niemcewicza, Radiotechnika wzory definicji obliczenia. Bardzo polecam tę pozycję. Do pomiaru prądu stosujemy amperomierze lub galwanometry. To ostatnie do prądu poniżej 1 mikroampera ze względu na czułość. Galwanometry też wykorzystywane są jako wskaźniki w mostkach pomiarowych. Dzisiaj większość kazań odczytujemy z wyświetlacza cyfrowego, ale jeszcze 30 lat temu galwanometry w mostkach były bardzo popularne. Podobnie jak z Woltomierzem, amperomierz należy dobrać ze względu na zakres rodzaj prądu i jego częstotliwość oraz ze względu na dokładność. Mamy metodę bezpośrednią, gdzie amperomierz włączamy szeregowo w mierzony obwód i metodę pośrednią, gdzie woltomierzem mierzymy spadek napięcia na rezystancji wzorcowej włączonej w obwód. Możemy także prąd zmierzyć za pomocą kompensatora. Mierzy się tutaj spadek napięcia na rezystorze wzorcowym. Myślę, że nikt już nie napisze w komentarzu, że prądu spoczynkowego we wzmacniaczu mocy nie da się zmierzyć woltomierzem. Duże prądy mierzy się amperomierzem cęgowym lub za pomocą przekładników prądowych. Przekładnik prądowy to taki transformator, który pracuje w stanie zwarcia, ponieważ jego uzwojenie wtórne włącza się amperomierz, który ma małą rezystancję wewnętrzną. Uzwojenie pierwotne łączymy szeregowo z obwodem. Pomiar rezystancji można dokonać bezpośrednio omomierzem szeregowym. Z rezystancją wewnętrzną niższą jak 10 omów lub omomierzem równoległym z rezystancją wewnętrzną większą jak 10 omów. No i jeszcze mamy megaomierze. Rezystancję można wyznaczać metodą techniczną przez pomiar prądu i napięcia, a także w mostku pomiarowym Thompsona lub Watsona. Jest jeszcze kilka metod na wyznaczenie rezystancji, no ale kończy się nam czas, a chciałem wspomnieć o pomiarze pojemności. Pomiar impedancji i pojemności można wykonać metodą prostą. Techniczną w prądzie przemiennym, w układzie z poprawką na prąd przy dużej reaktancji i w układzie z poprawką na napięcie przy małej reaktancji. No i mostkiem, który także pracuje z prądem przemiennym. Pojemności mierzymy mostkiem Wina-Sheringa, chyba tak to się czyta. Lub wyznaczamy metodą techniczną, na przykład mój miernik LAWO2, ma możliwość pomiaru pojemności przy użyciu napięcia z sieci energetycznej. Niestety kondensatora elektrolitycznego tak nie zmierzę, także kondensatorów na napięcie mniejsze jak 240 V nie mogę tak mierzyć. Druga sprawa. Ten miernik skalowany był do napięcia 220 V, a teraz mamy napięcie większe, więc i błąd jest większy. Pojemność można mierzyć także metodą rezonansową. Niemniej w handlu są dostępne cyfrowe mierniki pojemności i z wystarczającą dokładnością można takim mostkiem określić pojemność kondensatora, a także jego rezystancję szeregową. Na koniec słowo o interpretacji wyników. Bardzo często pomiaru dokonuje się tylko w celu informacyjnym na zasadzie jest napięcie, nie ma napięcia. Ale chcąc naprawić urządzenie, musimy umiejętnie interpretować, co widzimy na ekranie multimetru. Jak powiedziałem wcześniej, warto znać dokładność ustroju pomiarowego i wykonać więcej niż jeden pomiar. Trzeba też sprawdzić, jaką odchyłkę dopuszcza producent naprawionego sprzętu. No ale co, gdy podaje tylko napięcie? Taką odchyłkę możemy obliczyć sami z wartości i dokładności rezystancji wpiętych w układ, np. w dzielnik napięcia. Jeśli wyznaczamy charakterystykę przenoszenia w programie RMAA, to sprawdźmy podziałkę wykresu. Przykład mój subiektywny test taśmy zawierał charakterystyki. Wykonałem je w skali przyjętej dla wzmacniacza mocy, ale wystarczy nieco zwiększyć skalę lub zmniejszyć rozdzielczość z 3 do 20 dB i okazuje się, że pasmo przenoszenia taśmy jest takie, jak podaje nam producent, czyli z 10 dB spadkiem dla wysokiej częstotliwości. Przy podanych wynikach pomiarowych sprawdźmy, jakie są dopuszczalne błędy. Jaki zakres pomiarowy miał miernik? Pomiar 5V na zakresie 100V będzie obarczony ogromnym błędem. A na wykresach sprawdzajmy podziałkę. Sprawdźmy sobie klasę miernika, żeby wiedzieć, o ile oszukuje nas multimetr. Każdy pomiar jest obarczony błędem. Myślę, że tyle informacji wystarczy, a osoby, które czują niedosyt, mają okazję poszperać w sieci internetowej za odpowiednią lekturą. W filmie pokazałem odpowiednie schematy i wzory, więc można film cofnąć i zrobić sobie zrzuty ekranu metod pomiarowych. Omówiłem ten temat, ponieważ wydawał mu się niezwykle ważny, żeby przedstawić, że pomiar bezpośredni to nie jedyna metoda pomiaru wielkości elektrycznych. I w ten sposób żegnam się z Wami, życzę wszystkiego dobrego i do następnego razu.